Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pillars of Eternity. Znajdujemy się teraz w domu Hadretów. Jesteśmy po rozmowie z Lady Webb, która tutaj jest osobą pomocną. Nakazuje nam informować się na bieżąco, jeżeli ustalimy coś odnośnie ołowianego klucza, gdyż jest osobą naprawdę dobrze poinformowaną, będzie wiedzieć, co się dalej knuje i wyprawia. Tymczasem, skoro już tutaj wszystko zrobiliśmy, opuśćmy tą lokację. Opuśćmy w ogóle cały ten dom. I pójdźmy w stronę... w drugą stronę po prostu, w stronę wyjścia z tej dzielnicy. Myślę, że jeżeli tutaj wszystko sobie ogarnę, zacznę pomału oddawać te questy, bo tak między odcinkami sobie poczytałem, to część rzeczy już jest wykonana i należy się zgłosić do gościa, aby pchnąć dalej dane zagadnienie. Swoją drogą. Okej, co my tu mamy? Mamy tu pan Helma i kilku nowicjuszy. Spodziewam się tu jakiejś krótkiej walki. Sprawdźmy. Stoi ten pan Helm, twarz pan Helma bieleje. Rozmawiałeś z tym konusowatym enigmatykiem, tak? Jeden z moich nowicjuszy doniósł mi, że widział kogoś w archiwum. Powoli robi krok w twoim kierunku, wyciągając rękę. Daj mi certyfikat. Nic ci nie zrobiłem. Drugą ręką trzyma przy mieczu. Okej. Możemy gościowi oddać ten certyfikat, faktycznie. Możemy zapytać go, co to dla ciebie znaczy, Penhalmie. Mówisz poważnie? To moja kariera. Pracowałem na nią przez lata. A teraz należy od jakiegoś zbiegu okoliczności zmienić. Każdy jeleniobożanin, bogaty lub biedny, może piąć się po szczeblach wśród rycerzy Tygla. Każdy może awansować do stopnia najwyższego sędziego, oprócz tych z nas, którzy urodzili się ze złą duszą. Powiedz mi, że to rozsądne. Myślę, że twoi przełożeni zasługują na to, by znać prawdę. Jaką prawdę, rzecze Penhalm? Że ponad wiek temu byłem Aederczykiem, który jest teraz kubką popiołu? Łapię za rękę miecza. Proszę ostatni raz. Oddaj to. Okej. Nie bądź głupcem, jesteśmy w miejscu publicznym, Penhelm. Nie rób trzody. Patrzy na stojących przy nim nowicjuszy. Dlatego wszyscy będą zszokowani, gdy dowiedzą się, że nieprowokowany zaatakowałeś rycerzy Tygla. W tym... osobę z tak nieskazitelną kartoteką jak moja. No i rozpoczynamy tutaj walkę. Dobrze. Skoro Penhalm tego chce, to polecimy. Najpierw tutaj, proszę bardzo, z odbijającymi pociskami minolety, jeżeli dobrze pamiętam. Rikoszety. No niech będzie rikoszet, okej. Rana niech również się... Wszyscy się skoncentrujemy na nim, na tym jednym. Oprócz tego... Niezłomny tutaj pyknie sobie... osłonę. No i proszę bardzo, tak to będzie wyglądać w przedstawiającej się najbliższej historii. Zobaczmy, jak to się powiedzie. Dobra, coś tutaj się wydarzyło. No, widać, że Penhalm jednak jest twardym zawodnikiem. W takim razie nie przerywajmy. Kontynuujemy. Jeszcze raz. Minoleta. Jeszcze raz. Minoleta. On rzucił już tą tarczę? Rzucił. Bardzo dobrze. W takim bądź danym razie... zróbmy takie coś. Dobrze. Nie wiem jak sytuacja wygląda. Penhalm sobie leży. No dobrze, w takim razie niech tutaj Eder kontynuuje. Nawet może spróbujmy kogoś tu jeszcze przewrócić. Chociaż nie, atakujmy tego. Niezłomny.
Niezłomny, przywołaj tutaj nasze szerszenie, tudzież kurcze inne stwory. Kana, co może Kana? Kana chwilowo nic nie może, będzie atakował. Tutaj tradycyjnie sobie uderzymy z minolety. I tutaj również minoleta. Sagani. Sagani coś może? Sagani może coś. Spróbujmy sobie zaatakować tego nowicjusza. Śmiało. Dobrze. Oni tam wszyscy w ogóle leżą chyba. Nie wiadomo, co się dzieje. Zróbmy taki myk. Czy on już coś może... Jeszcze nie bardzo. Nie wyśpiewał wszystkich strof. W takim razie... Penhalm. Naprzód. Dobrze, oni się tutaj w jakiś sposób uleczyli. Ale my już tutaj sobie... Aha, wielka przygoda została dodana do listy zadań w warowni. Przygoda wygasa. No dobrze, za chwilę tam dojdziemy. Zebrano daninę. Bandyci zrabowali 230 sztuk miedzi. Znaczy my jako bandyci, czy nie bandyci od nas? Dobra, to się za chwilę wszystko okaże. Proszę bardzo, Sagani, okaleczający strzał. Jedziesz tutaj na tego nowicjusza. Spokojnie, pomału. Sagani, już nie możesz. Niezłomny. Niezłomny niech użyje tej umiejki. Spróbujmy przewrócić tego nowicjusza. My jesteśmy atakowani, co mi specjalnie nie pasuje, dlatego rzucimy tutaj w tłum. Lekkie przywrócenie wytrzymałości. Dobra, pójdźmy w ten sposób. No i dobra, tutaj wydaje mi się, sytuacja jest opanowana. Weźmy na tego nowicjusza. Pociski. Chociaż ci niech sobie tutaj atakują tego. Proszę bardzo, Alodh, co ty możesz? Zastrzyk energii witalnej. Śmiało. No i to by była... końcówka tej walki. Całkiem okej. Okay. Nie spodziewałem się, że goście się tu pojawią przy okazji. Chciałem zauważyć. Niemniej jednak zrobiliśmy to, co trzeba było. Tutaj proszę bardzo, mamy jakąś lerę. Dobra, tutaj mamy ten rodowy napierśnik Ostrika. To mi się podoba. Ten stary napierśnik nosi wiele bitewnych wgięć, ale widać też, że przez lata dobrze o niego dbano i dlatego zachował trochę swojego pierwotnego blasku. Na jego środku widnieje symbol płomienia. No zabieramy. Na pewno Ostrik będzie zadowolony. Zabieramy wszystko. Tutaj jeszcze mamy zawodników. Również z nich zabieramy wszystko. Okej. Ale zanim jeszcze wrócimy z powrotem sobie do Ostrika, to sobie zwiedzimy tutaj całą tą... Tu mamy LCG. Zaraz do niej też podejdziemy. Szlachcic. Mamy tu jakąś beczkę. Przyjrzyjmy się jej zawartości. Proszę bardzo. Drób. Okej. Okay. Zamiemy słowo z tą osobą. Krasnoludzka kobieta ubrana jest po szlachecku. Używa także odpowiednich perfum. Ale jej zaczerwieniona od słońca skóra i plamy potu na ubraniu sugerują, że jest tu już od dłuższego czasu. Elcga rzecze. Obawiam się, że nie mam teraz czasu. No właśnie, ale my prowadzimy śledztwo. Prowadzę śledztwo w związku ze zniknięciem Kendala. Jej brwi unoszą się. Ten mały Orlanin w końcu Ten mały Orlanin w końcu poważniej podszedł do sprawy, tak? Okej, grupa dunrycka ma teraz pełne ręce roboty, więc Kuren wysłał mnie. No i tak też powiedzmy, jeśli pragniesz pomocy, moja pani, proponuję zmienić nastawienie. Urocze. Po prostu nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego taki facet jak Kendall mógł zniknąć i cię zostawić. Powiedzmy o tym, iż pragniemy pomocy, ale żeby zmieniła nastawienie. Elcga przygryza wargę. Najwyraźniej powstrzymuje się od mówienia. Jej twarz pąsowieje. Dobrze już, dobrze. Przepraszam. Ja po prostu... W każdym razie powiem ci tyle... Ile wiem? Pytaj. Więc po kolei opowiedz mi o Kendalu. A co tu jest do opowiadania? Młody chłopak. Może niezbyt rozgarnięty, ale miło się z nim spędzało czas. Okej. Skąd znasz Kendala? Elcga uśmiecha się.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy spotkaliśmy się od czasu do czasu. To był zaledwie przelotny romans, nic poważnego. Skubie brzęk rękawa i odwraca wzrok. Był trochę głuptasem. Słodkim głuptasem. No, to zabrzmiało jak My name is Bond. James Bond. Okej. Wracamy. Czym zajmował się Kendall, zanim zniknął? Śmieje się ze smutkiem. Elzga. Najgorszą deklamacją mowy generała z leśnej wdówki, jaką kiedykolwiek słyszałam. Kręci głową. Kocham go, ale to była po prostu porażka. Dziwne, że udało mu się zostać członkiem trupy aktorskiej. Dobrze, gdzie i kiedy po raz ostatni rozmawiałaś z zaginionym? Tydzień temu. Przyszedł do mnie, żeby miło spędzić czas. Potem zasnęliśmy, a gdy się obudziłam, już go nie było. Nie zostawił żadnego liściku ani wiadomości. Okej, czy w ostatnim czasie zauważyłaś jakieś zmiany w zachowaniu Kendalla? Zaczął zadawać się z jakąś trupą aktorską. Wydawali się normalni. Za wyjątkiem tamtej kobiety. Jej twarz wykrzywia grymas. Kobieta z długimi, zgrabnymi nogami i smukłymi ramionami. Zawsze przychodziła w sukienkach z dużym dekoltem i butach na bardzo wysokim obcasie. Okej. Jej imię? Jej spojrzenie lodowacieje. Nie wiem. Nigdy jakoś mnie to nie obchodziło. Rozplata ramiona i pozwala im powoli opaść na boki. Nie wiedziałam, że to może być ważne. Okej, to na razie tyle. Jeśli jeszcze coś ci przyjdzie do głowy, wiesz, gdzie mnie szukać. Czyli mamy zaktualizowany dziennik, ostatni akt. Rzućmy okiem jeszcze tutaj sobie na to, co się wydarzyło. Wielka przygoda. Przypisz. Brak towarzyszy. Kurczę, musimy może utworzyć faktycznie sobie kilku łebków i zostawić ich w tej warowni. Trzeba będzie o tym pomyśleć w przyszłości. Czy ukończyło się tutaj budowanie? Jeszcze zostały 2 minuty. Okej, to już niewiele. Tutaj mamy wynajętych naszych zawodników. Musisz być w warowni, by przyłączyć lub podłączyć członka drużyny. Dobra. W każdym bądź danym razie, tutaj nam się zaktualizował troszeczkę quest związany z zaginięciami. Przyjrzyjmy się może. Ostatni akt. Dobrze. Elzga wspomniała, że Kendall zaczął spędzać czas z jakąś kobietą z trupy aktorskiej. Nie znała jej imienia. Czyżby to była ta niewiasta tam przy tym teatrze? Dojdziemy do tego. Rzućmy okiem na mapę. Tu mamy zarzewie wyjście. Tu mamy rezydencję do MNL-ów. Warto byłoby się tam przejść. Zobaczyć, co oni ciekawego mogą przedstawić. Proszę bardzo. Arkagatu. Rzućmy okiem na jego duszę. Widzisz skalistą polanę porośniętą zielskiem. Tak się zaczyna. To jest jakiś elf. Okej. W takim razie wchodzimy do kolejnej, a może jeszcze sobie zobaczmy tych ludzi. Aha, trzeba do nich wejść naokoło, to na razie nie. Wejdźmy sobie do tego domu Deamulatów, Deomenelów. W każdym razie pewnie spożywają może jakieś alkohole. A może nie, tylko takie nazwisko, zbieżność z Menelem. Kawał chałupy. Okej, mamy tutaj jakiegoś odźwiernego prawdopodobnie. Tak jest. Odźwierny do MNL-ów. Krzepki strażnik przyglądać się ostrożnie. Nie znam cię. Jaką masz sprawę do rodu do MNL-ów? Okej. Możemy ich złupić oczywiście, ale to raczej chyba nie byłoby najmądrzejszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że gramy jako drużyna, powiedzmy sobie, dobra, w telegraficznym skrócie, charakter dobry. Ród Deomenelów. Znalazłem list, który może zainteresować kogoś tutaj. Opowiedz mi o rodzinie najpierw może. To stara i szanowana rodzina, rzeczy odźwierny. Zatoka Buntu zawdzięcza swą zamożność w głównej mierze działalności biznesowej Deomenelów. A więc, czego chcesz jeszcze? Znalazłem list. Rozumiem. Tędy. No to idźmy w takim razie za nim. Tutaj byśmy mogli coś wyreperować, ale nie. No tutaj proszę bardzo, Alot zauważył pewną rzecz. Służący. Gdzie on poszedł, kurczę? Tutaj nic nie wyreperujemy.
Aha, no dobra, mamy tutaj jakiegoś zawodnika. Porozmawiajmy więc z Abrekanem Doemenel. Młody mężczyzna opiera się o dość kosztownie wyglądający regał z rzadkiego drewna galglasowego. W jednej ręce trzyma wysadzany klejnotami kielich, a w drugiej bogato zdobiony pistolet. Jego poplamione winem usta rozszerzają się w uśmiechu. Doemen seemed to think it important that you meet with me. Speak. Ładny głos, znaczy taki, kurczę, radiowy. Obraca pistolet wokół palca nasz Abrekan Doemenel i rzecze. Zdaje się, że nasz odźwierny uznał, że powinniśmy się spotkać. Mów zatem. Dobrze, zacznijmy od tego, co to za miejsce. Stoisz w rodowej posiadłości Doemenelów. Albo się zgubiłeś, albo marnujesz mój cenny czas. Jeśli to wszystko, to odejdź. Dobra, masz ten list. Może cię zainteresuje. Gdy Abrekan czyta list, uśmiech zaciekawienia powoli znika z jego twarzy, a papier marszczy się od jego uścisku. Jego wykrzywione usta wydają się być zimne niczym ametyst przyozdabiający kielich. Lepiej się wytłumacz. I to prędko. Rzecze Doemenel, Abrekan. No dobra. Więc przedstawił mu sytuację, iż zaatakowano mnie w pewnym domu w miedzianych alejach i znalazłem ten list po tym, jak wykończyłem napastników. Wino rozpryskuje się po gładkich jak lustro płytkach, gdy Abrekan ciska kielichem. Uderza rzeźbionym uchwytem pistoletu w stojący obok zabytkowy regał. Znajdujący się w pobliżu mężczyźni spoglądają na Abrekana i na ciebie. Ich dłonie spoczywają już na rękojeściach broni. Alot, prawdziwy przestępca. Nie wolno tak marnować dobrego wina. A stąd demonemenele, tak? Alot, ty też jesteś nałogiem ukrytym, no ale ty jesteś w ogóle lepszy. Eder szepce do ciebie. Może powinniśmy sprawić mu komplement, by go udobruchać. You've killed my men and cost me. But I'll give you one chance to make up the loss. Czyli tutaj sytuacja się, widzę, jednak troszeczkę komplikuje, gdyż Abrekan pociera twarz dłońmi i rzecze. Zabiłeś moich ludzi i dużo mnie kosztowałeś. Dam ci jednak szansę na rehabilitację. Dokończysz pracę, którą zleciłem moim ludziom. Okej. Możemy tutaj powiedzieć, sam ją skończysz, ty nasz miły tutaj Abrekanie do MNL-u synu, lub nie jesteśmy żadnymi złodziejami, lub czy nie mamy wyboru, gramy dobrą, ale czy w sumie to jest trudno, dobra, trzeba było powiedzieć, że szukasz pracowników. Jego wargi składają się w podszyty groźbą uśmiech. To rozkaz, a nie zlecenie. Zrób co ci każe, a zapomnę o tym, co spaprałeś. To znaczy, o co chodzi. Lord Raymond jest w posiadaniu klejnotu wielkości jąder Aumałanina. Nazywają go sercem białej marchi. Jeden z moich ludzi zostawił otwarte okno na piętrze. Chcę, żebyś dostał się po cichu do środka i znalazł ten klejnot. Nieważne, jak to zrobisz, ale nie możesz zaalarmować strażników Raymonda. Ostatnią rzecz, którą pragnie, to krwawa waśń z sąsiadem. Zgaduję, że w tej kwestii całkowicie się rozumiemy. No dobra, powiedz mi coś więcej. Co chcesz wiedzieć? Masz może jakieś rady, które pomogą mi w kradzieży klejnotu? Nie pozwól, aby strażnicy na górze cię zauważyli. Wejdź przez okno, jeśli dasz radę. Poruszaj się jak najciszej. Raymond może jest wrogiem, ale to nasz sąsiad. A ja nie chcę robić zamieszania. No dobra, co wiesz o tym całym kamieniu? Jest to jeden z najbardziej pożądanych, drogich kamieni w całym Jeleniobożu. Kiedy go zobaczysz, na pewno zrozumiesz, dlaczego tak jest. Świeci wewnętrznym światłem. Jest to rzadka cecha drogich kamieni z gór białej marchi. Przejęcie klejnotu z rąk Raymonda zapewni nam niezły zysk i obniży status naszych rywali, rycerzy i dwunastki. Okej, a co możesz nam opowiedzieć o samym lordzie? To nadęty, sztywny drań, który myśli, że nadal żyje w czasach Duke'a Hadretta. Jest również jednym z najbogatszych osób w paprotnym brzegu.
choć wcale nie mam mu tego za złe, ale jaka jest korzyść z obracania się w masie pieniędzy, jeśli będzie się je potem trzymać w jakimś sekretnym pokoiku? Dobra, to wszystko. Jeśli to wszystko, to odejdź. Żegnaj. Dobrze, zobaczmy, co oni tutaj mają ciekawego. Strażnik. Tutaj, kurczę. Aha, nie znam. No złapali nas na kradzieży. Co za goście. No dobra, trudno. Chciałbym jednak w sumie zagadać z tym gościem. Mam tu na myśli tego Raymonda całego. I myślę, że tutaj chyba lepiej byłoby zrobić dla niego jakąś przysługę niż dla tych, kurczę, złodziei, którzy chcą gościa ograbić, okraść, zabrać mu wszystko, co ma. Dobra. Idźmy stąd. I've never been to Narsetok. Is it very cold? What creatures wander the tundra? How are your leaders chosen? Do you always ask this many questions? Well, that's just to get us started. Let me get out some parchment for notes. Ask whatever you want. If I don't know, I'll make something up. Okay. Czyli tutaj Kana sobie porozmawiał z Sagami, tak? Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy tutaj tych gości, które możemy zajrzeć w duszę. Nie krępujmy się. Timothy Whitever. Widzisz nagiego mężczyznę klęczącego przy podium pośrodku dużego, okrągłego pomieszczenia. Okej. Okay. No dobra. Mamy tutaj jeszcze niejakiego Rocco Francisa Whitebrowsa. Sięgnijmy ku jego duszy. Widzisz krzepkiego mężczyznę, który uważnie ogląda rozglądający się, to ja mam w głowie. Dobra. Szlachcic. Izabel. No dobra, zamieńmy sobie tutaj z nimi również. Popatrzmy, co mają do powiedzenia. Widzisz bujny las. Okej. Jaki jesteś piękny, mówi się, zbliżając do wilka. Okej, mamy tutaj niejaką Jalistrę Palserker Stobar. No dobra. Co mamy tutaj? W tej księdze są odpowiedzi, których szukam. Proszę bardzo. Ukończyliśmy budowę labiryntu w takim razie. Zachodni barbakan. Jeszcze nie. Jedźmy sobie może. Zachodni barbakan. Wszystko wymaga już pomału zachodniego barbakanu. Ogród botaniczny. Leśne szlaki biegną wokół twojej warowni. Ulepszaj je przy najpremie kondycji. No dobra, zacznijmy sobie to budować. Przepraszam. 3 dni zostały, okej. I dobra. Mamy tutaj jakąś karczmę, z tego co widzę, pod osmoloną beczułką. Tutaj to się wiąże z jakimś questem, z tego co kojarzę. Mamy tutaj posiadłość Raymontów i mamy tutaj miedziane areje, ale najpierw udamy się do posiadłości Raymontów. Tutaj jest to okno prawdopodobnie. I spróbujemy pogadać z tym człowiekiem. Zobaczymy, co on powie. Jeżeli będzie możliwość jeszcze podziałania jakoś, że tak powiem, po dobrej stronie mocy, jednak bym się tutaj przyłączył do Raymonda. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Zapraszam już wkrótce do kolejnego z odcinków. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Jeżeli odcinek się podobał, naturalnie zostaw kciuk w górę, komentarz. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Cześć.